Witajcie kochani, witam was gorąco i serdecznie. Ja jestem Jochen, przed nami siódmy odcinek z Kebab Chef Restaurant Simulator. Moi drodzy, w dzisiejszym siódmym odcinku odwiedzi nas, kochani, kolejny specjalista kulinarny. Nie wiem jak on się nazywa, zapomniałem jak ten facet się nazywa, więc sobie tutaj Tony nas odwiedzi, w drodze jest. Ja się troszkę zastanawiam, czy... Co to? Za okulary z jakimiś kłami. Kurde, chłopie, kobito, co ty chcesz ode mnie? Przyczepiła się do mnie jakaś kobiecina. No cóż zrobić? Moi drodzy, plan byłby taki, że ja bym miał pewien pomysł, natomiast myślę, że to trzeba zrobić w osobnym odcinku i myślę, że nie będziemy tego łączyli z owym Tonym. Czyli dzisiaj zrobimy sobie tylko Tonego, a w następnym odcinku już kupimy tamtą restaurację i zajmiemy się stricte rozbudową restauracji. Nie chciałbym tego łączyć na jeden odcinek, bo uważam, że jest to troszkę bez sensu, jak widzicie, kasy nam fajnie przybywa. Myślę, że no 10 tysięcy jest szansa, że zarobimy do następnego odcinka. To już zobaczymy, czy się uda. Co nie zmienia faktu, że moi drodzy, możemy wziąć kredyt i po prostu tamtą restaurację kupić. Ale to zrobimy w następnym odcinku. Nie chciałbym kilku rzeczy robić naraz. O, jak widzimy, Tony przyjdzie tutaj. Ciekawe, co on sobie zażyczy. No teraz to już wasze podpowiedzi nic nie dadzą, bo i tak się przekonam na własnej skórze, więc patrząc, że Tony nas odwiedzi, chyba by trzeba z wszystkiego po jednym przygotować. Ale myślę, moi drodzy, że tutaj zrobimy to troszeczkę inaczej w tym odcinku. Etap przygotowywania jedzenia znacie i on jest no, identyczny, bo tu żadnych nowych potraw nie odblokowujemy. Więc po prostu spauzuję na ten czas, kiedy przygotuję te potrawy. I widzimy się za chwilę, jak otworzę restaurację, kiedy przyjdzie ten Tony. Myślę, że będzie to dobra opcja, bo też chcę, żeby te odcinki jakoś tam koło 30 minut trwały. No przy czym ostatnio są dłuższe, bo jak widzicie, dużo się dzieje. Także no, przygotowywanie potraw, no to jest cały czas w kółko to samo. Myślę, że tutaj nie ma sensu się powtarzać, więc po prostu spotkamy się, jak Tony nas odwiedzi. No i zobaczymy, co tam dalej będziemy działali. Także do zobaczenia, drogi widzu, za chwilkę. No dobra, moi drodzy, trochę mi to zajęło. Właściwie nie wiem, czy chyba tylko zupy pomidorowej nie przygotowałem. Jakoś mi się nie chciało. Gdzieś tam rosół był, to go tylko podgrzałem. I oczywiście nie będziemy w mikrofali już więcej rosołu robili. No to jest to mięsko, żeby czasem nie zostało, bo jeszcze nam się zepsuje. Zrobiłem generalnie szaszłyki, no tak jak możecie zobaczyć. Jest rosół, są frytki, wszystko oczywiście razy dwa. Jest wołowina. Pier z kurczaka, udka z kurczaka, zwykły kebab, doner kebab i szaszłyki z kurczaka. Po prostu zrobiłem poza zupą. Oj, to nie to. Źle kliknąłem. Otwieramy bajzel i zobaczymy, co ten nasz tutaj gagatek, który za kilka godzin do nas przyjedzie, co on w ogóle będzie od nas chciał. No bo to będziemy, wiecie, z piekielnym Julianem jeszcze sprawa była dość prosta. Ja się tutaj boję tego gagatka. Udko z kurczaka, stejka. No zobaczymy, jak będziemy dzisiaj zarabiali. Kelnerkę już mamy. Ja bym mógł jeszcze, słuchajcie, naczynia uzupełnić, bo jak widzicie, pusto. Przewidywalna liczba klientów tutaj dość spora. Ciekawe, jaki utarg zrobimy. Czy te 40 parę tysięcy przekroczymy i czy w ten sposób właśnie może bez kredytu się udało. Już tam ktoś chce. Czekajcie, tu mam jeszcze jakieś talerze. Można też dorzucić. Nie wiem, czemu ja z nich nie korzystałem. Już, słuchajcie, już ludzie jedzą. Już jedzą. Tu ktoś z was mówił, że jest pasek biały. No jest, faktycznie. Dziękuję ci, drogi widzu. Grillowana wołowina. Można się domyślić, że zostały dwie grillowane wołowiny, a łódka z kurczaka można się domyślić, że zostały trzy. Masz rację, drogi widzu. Ten pasek biały pokazuje, ile jedzenia zostało. Widzicie? Została jedna wołowina, no bo to razy cztery jest po prostu dzielone, nie? Wiecie, łatwo się domyślić, że pasek procentowo pokazuje. Widzicie? Grillowana wołowina została jedna. Albo nie została żadna, nie, jedna jest. Więc już mikrofali... Tak, drogi widzu, masz rację, nie muszę tutaj się jakby domyślać, nie muszę liczyć. Faktycznie mogę obserwować te paski i widzę, kiedy się zbliżamy do końcówki danego dania. Super. Bardzo fajnie. Jestem ciekaw, czy toaleta by wpłynęła też na to, że ceny by były wyższe. Tutaj ktoś chce frytki. Jeszcze jest te cały czas ta.
No, cały poziom restauracji już 20. Obsłużymy panią w kapeluszu. Wygląda troszkę jak kominiarz, pani kominiarz. A myje? No dobra, niech myje, niech coś robi. To ja tam klientów też szybko załatwię. To teraz znowu pierś z kurczaka też się... A, to fajnie widzieć te paski, no super. Tutaj widzicie, ktoś idzie po szaszłyczki. O, szaszłyczki się pierwsze skończyły z kurczaka. Dobrze, że je... Tak niechętnie robiłem je na zapas, ale jednak jak widzicie, dobrze, że to zrobiłem. To jest to. No. O! U, cały talerz chce. Szybko, nie ma czasu. Teraz ktoś już pewnie czeka, znając życie. Jeszcze nikt nie czeka. Jeszcze widzowie nikt nie czeka. Rosołek też. Z rosołkiem to mówię, sprawa taka, że będziemy go grzali. Będziemy go grzali w garnku, widzowie. Bo w mikrofali, jak widać, nie działa. Zaraz rosołek uzupełnimy też. Pięknie. Gdzie były te szaszłyki? A zresztą w sumie, czy to ważne, gdzie były? Nie musimy w to samo miejsce wrzucać. Dobra, rosołek się podgrzał. Tutaj też temperaturę nam pokazuje, więc super. Nie wiem, ile ja tego tu wlałem. A dobra, spróbujmy jeszcze zostawić. Najwyżej ktoś będzie miał mniej rosołku. Zobaczymy, jak to działa, bo tutaj jakby... O, coś jeszcze się skończyło. Widzowie, no i teraz jest temperatura 100%. Ojej, ale co tu było, słuchajcie. Nie pamiętam, co tu było. Stejki się skończyły, to teraz na pewno. O kurde, ruch jak w Paryżu na wsi. No naprawdę, zapierdziel ostry, a mieliśmy w poprzednim odcinku już zapierdziel. Kolejny level wbity. Pani czekała za rosołkiem, już sobie wzięła. Chyba się, słuchajcie, pierś z kurczaka skończyła, bo ona była obok udek. Tak mi się wydaje, że się pierś z kurczaka skończyła. Tak mówi mi moja intuicja. Tu. Gdzie to jest? Czemu nie mogę? Tu mam. Pieczenie oczywiście niezbyt idealne. Pewnie ktoś z was by napisał, że w tym czasie, zanim zaniosę, mógłbym już grać kolejne danie. No teoretycznie tak. O, przyszedł ten gagatek. Nawet nie wiedziałem, kiedy przyszedł. Tylko jak ja do niego podejdę, to mi klienci uciekną. Może najpierw warto, słuchajcie, dania uzupełnić. Niech gościu chwilę poczeka. Tak sobie myślę, bo zobaczcie, przyszedł gościu i klienci wyszli, no. Już wolę być przygotowany. Nie wiem, czemu to tak działa, widzowie. Już mógłby być sobie on i normalnie klienci też by mogli być i nie byłoby żadnego problemu. Dobra, zobaczmy, co ten gagatek chce. Tak, jeszcze muszę do niego tutaj się przejść. Witam ciebie, brodaczu. Nuch. Pachnie dobrze, ale czegoś brakuje. Pięknego zapachu wypieków. No nie, widzowie. Chudziutki tony. Dlaczego bawisz się na bebech? Ja nie chcę wypieków, widzowie. Okej. Okay. Wezmę to, które spadło. Mystery Box. Pusty. A, stejka wyjąłem. No i co mi po stejku? Podaj smakoszowi danie z podanymi instrukcjami. A gdzie tu są instrukcje? Halo? Dostałem antrykot. Czekajcie, czekajcie. To mi się nie podoba, bo on mi nie dał żadnej instrukcji. Widzowie, moi drodzy. Nie wiem, antrykot to ja sobie włożę do tego. Słuchajcie, on mi nie dał żadnej instrukcji, co on by zjadł. Ja nie chcę żadnych wypieków, bo wypieki to mi się, słuchajcie... Może jeszcze raz wyjmij z pudełka. A, bo tu można... Dobra, to może tu jest więcej, widzowie. Czekajcie. To w tym pudełku widzę, że jest więcej. To ja bym miał mu przyrządzić... Czekajcie, a może to jest to, co mam mu przyrządzić? Że antrykot to... No to coś pod kebaba mi to podchodzi. To mamy już gotowe. Czekajcie, pójdziemy z tym mystery boxem tutaj. Zaraz się przekonamy. Jeszcze można wyciągnąć z pudełka? Pomidor... Burak, no to mi ni cholery nie pasuje. Co ja mam mu z tego przyrządzić? Czekajcie, widzowie. Nie bardzo wiem, co ja mam mu przyrządzić z tego. No bo jakby... No pomidor i papryka jeszcze do kebaba by pasowała. A on nie powiedział, jakie ma instrukcje. No tu jestem troszkę zawieszony w tym momencie.
Lubisz zagadki? Dobra, jeszcze raz czytamy. Wybierz jedno z trzech pudełek. No wziąłem. I przygotuj dla mnie posiłek ze składników, które są w środku. Co ty na to? Dasz radę? Aha. Czyli jakby ja mam sam coś wymyślić. To jest test na moją kreatywność. Kurczę, widzowie. No jeżeli ten tłuszcz wołowy, to tylko można by zrobić to na zasadzie jakiegoś kebaba. Pomidora można by upiec. Paprykę można by upiec. Ja bym mu chętnie jeszcze frytki dorzucił. No bo to mamy tylko tłuszcz wołowy, no to tylko jest kwestia, słuchajcie. Nie wiem, no spróbujmy ten antrykot zmielić. Da się? Nie da się, bo nie jest pokrojony. No nie wiem, spróbujemy to zmielić. Bo sam tłuszcz wołowy miałbym, słuchajcie, tak wiecie... Chyba, że wszystko pomielimy w cholerę. Nie wiem, czy się da tego buraka z tym zmielić. No i patrzcie, nie da się więcej mięsa zmielić. Widzicie? Dupa Jasia troszkę. Myślałem, że się da więcej zmielić, ale spróbujmy. Cyk. Nie da się zmielić więcej. Chyba, żebyśmy ten antrykot, kurczę, pokroili. Da się go jeszcze bardziej pokroić? Nie da się. No to trochę spieprzyłem. On by chyba... No ale co z tym tłuszczem wołowym? Kurde, widzowie, czekajcie. Burak. Czy to jest jakiś pomysł na zupę buraczaną mnie czasem, widzowie? No nie, no bo by dał jeszcze coś innego, nie? Kurde. To jest kiepska instrukcja jak dla mnie, widzowie. Bardzo kiepska instrukcja. Nie wiem, sru. Najwyżej przegramy to, no. Trochę jakby zawiesiłem się z tym burakiem, bo on mi do niczego nie pasuje. Kompletnie mi to, widzowie, do niczego nie pasuje, ale spróbujmy. Nie wiem, dwa kebaby mu zrobimy. Reszta i tak więcej nic nie zrobimy. Mogę mu jeszcze wymyślić, słuchajcie, jakiś ketchup, coś. Do tego. Zieloną paprykę, dobra, buraka. Jak, słuchajcie, chciał ze składników, które są w środku, no to ja mu... To ja mu przyrządzę, nie ma problemu. Ja mu, widzowie, przyrządzę, to nie wiem, co ten burak tu mi do niczego nie pasuje. Pomidor, cyk. To co, buraka też się da pokroić? No niby się da. Ja bym mu jeszcze pietruszki do tego sypnął. Oni tutaj lubią tak pietruszkę dla ozdoby. Niech ma, niech doceni, że dostał pietruszkę. Ciekawe, czy mi to zakwalifikują, słuchajcie. Pietruszka dla ozdoby, bo oni lubią. No i wychodzi na to, że z tej miski, słuchajcie, że z tej miski i tak jeszcze więcej na kebaba trzeba zużyć, więc jeszcze dwa trzeba mu zrobić. No bo zakładam, że mam... Oj, co ja robię ciągle? Zakładam, że mam mu zrobić tylko to, co jest. Ja tego w ogóle, słuchajcie, nie doprawiłem, nie? Czarny pieprz. Czekajcie, będzie trzeba to dopieprzyć, widzowie, wszystko. Czarny pieprz. Nie wiem, czy się daje do kebaba, ale... Z jedną sól. No. Słodka paprika chili po jednej. Zobaczymy, co gościu na to, no. Niech ma wszędzie trochę tego pieprzu. I sól też.
Nie wiem, widzowie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze. No nie wiem, podajmy mu takie danie, no wszystko co mi dał, dostał, no. Jakby no nic więcej nie wyczarujemy, widzowie. No słuchajcie, nic więcej nie wyczarujemy z tego co mi dał, no jakby kompletnie to się kupy nie trzyma wszystko. Dał mi jakieś takie dziwne tutaj, wiecie. Niech myje naczynia. No nie wiem, dał mi dziwne jedzenie, dał mi dziwne po prostu składniki. Co ja mam z tego wymyślić? No jakby... Niby je. Albo i nie je, nie wiem. Jakiś znak zapytania się pojawił. No słuchajcie, cały towar, który mi dał, zużyłem. No rozumiem, że na tym to polegało, że mam mu dać to, co on mi dał. Jeszcze do sala, czyli... Muala, to jest pyszne. Muala powiedział, widzowie. Tony powiedział muala. Ktoś się księżulem, słuchajcie, inspirował. No i co dalej? Masz coś, czego potrzeba szefowi kuchni. Okej, niepotrzebnie panikowałem. Ale ja nie chcę deserów żadnego. Dobra, do dzieciaku, do widzenia. No. Słuchajcie, ja nie chcę żadnych deserów. Ja pierdzielę desery, nie będę deserów podawał. To ma być kebabownia, widzowie, a nie tam jakieś desery. Co my tu będziemy desery, widzowie, podawali, nie? Co my jesteśmy od podawania deserów? To jest kebabownia porządna, nie jakieś tam desery. Będziemy jakieś desery robili. O, udka z kurczaka się skończą, trzeba grzać. Faktycznie to mi mega pomaga, że widzę ten pasek postępu biały. I to dzięki, drogi widzu, że mi na to zwróciłeś uwagę. Jest pasek postępu, to dbam o to. Dbam o to. Nie muszę się tutaj teraz stresować, po prostu widzę. Teraz weźmie pierś z kurczaka, czyli zostaną dwie piersi z kurczaka. Na razie nikt nie chce tych udek, no ale... No właśnie, no ale jeśli to już jest wieczór, to my możemy poczekać z tymi udkami, aż ktoś przyjdzie po udka, prawda? My nie musimy jakby, widzowie, w tym momencie... Bo widzimy, kto po co przychodzi, więc jakby nie musimy jedzenia marnować. Możemy wrzucić dopiero, kiedy jest potencjalny klient na to. Pomożemy kelnerce, żeby było szybciej. Widzicie? Bo to fajne. Tutaj pokazuje, że ona po jakiś tam kebab idzie. Dwa kebaby zostały. No to jest fajne, że pokazuje, ile zostało. I to nam daje takie, wiecie, fajne wrażenia. Przypuszczam, że frytki jedne zostały. O, tu pani porosół idzie. Znowu pierś z kurczaka. Kurde, jaka tu wycieczka idzie, widzowie. Patrzcie. Nie wiem, co znaczą te... Oni chyba poszukują... A, po donera, po kebaba przyszli. Dobra. Na razie udek nikt nie chce. Ten też chce kebaba. To kebaby się chyba skończą, czy nie czasem? Tak, kebaby się skończyły, widzowie. Też musimy mieć kebaba pod ręką. Teraz patrzmy, po co kto przychodzi. Tu goście... O Jezu, frytki też się skończą. No nie wierzę, nie? Musimy mieć wszystko pod ręką, to będzie teraz wyścig z czasem. Tam babka też chyba po frytki. Dobra, frytki dla babki zrobimy, widzowie. Widzicie? Babka przyszła po frytki. I się niecierpliwi. Tutaj rosoły. No, a z rosołem to akurat jest... Nie problem, widzowie, bo rosół to się szybko podgrzeje. Ja pierdzielę, jaki ruch tu jest. Już te frytki pani podaje, już. Rozumiem, że ci, którzy mają tych ludzików nad głową, to znaczy, że oni po prostu chcą taki grupowy, że tak powiem, grupowe siedzenie. Dobra, dać ten rosół czy nie? Babka się frytek doczekała. Chyba to już koniec dnia, więc ja nie wiem, słuchajcie, czy ten rosół w ogóle jest sens. Nikt już chyba nie przyjdzie po rosół. Tam gościu stoi, nie wiadomo czego chce. Ten kebab też tu... Dobra, chowamy, bo jeszcze zostawię i spleśnieje. Bo już jest chyba koniec dnia, moi drodzy, więc... Ile w ogóle zarobiliśmy? Patrzcie, 43 tysiące mamy na koncie. Także eleganciaro. Widzicie, koniec dnia, także nie wiem, co gościowi tam chodziło, o co on się tam pruł. No, także rosołu nie podajemy, widzowie. Nie ma sensu.
Tutaj jakieś śmieci na wejściu do restauracji. Co to tu jest, kurde? Aha, bo ja teraz, kurczę, kosz na śmieci przesunąłem. Dobra, moi drodzy, myślę, że mamy tyle kasy, że jak nawet wezmę jakiś kredyt, to w następnym odcinku weźmiemy się mocno za tą nową restaurację, tak? I zobaczymy, jak to wszystko urządzimy. To będzie pewnie dłuższy odcinek następny, w którym no, będziemy tą nową restaurację kupowali i urządzali. No na pewno roboty z tym będzie sporo. Zobaczymy, czy da się te meble przenieść. Nie wiem jeszcze, jak to działa. Bo jeżeli tak, no to ewentualnie kuchnię trochę powiększymy, bo tutaj też jest ciasno. Jeśli tam jest więcej miejsca, to na pewno ze wszystkiego skorzystamy. Ciekawe, czy ja się połapię w tym wszystkim. Także zamykamy bajzel. Zobaczmy, moi drodzy, podsumowanie dnia i to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. No, spoko. Dostaliśmy jakieś tam przepisy na ciasta, ale powiem wam, że ciasta nie będziemy robić. To nie jest mój klimat. A, masz długi do spłacenia. No właśnie. Mówię wam szczerze, widzowie, to nie jest mój klimat, jeśli chodzi o jakieś ciasta. Tutaj coś widzę też. Kup nową restaurację, ale nie kupiłem nowej restauracji. Czemu mi osiągnięcie się jakieś zaliczyło, jak ja nie kupiłem nowej restauracji? A, że może mogę ją dopiero kupić. Może to o to chodzi. I tutaj też możemy odblokować jakiś kebab z bakłażanem, klopsiki, hot doga. No hot doga możemy odblokować na jutro. Ciasteczka to ja pierdzielę, to już prędzej ten kebab z bakłażanem. Prędzej klopsiki. Odblokować generalnie można wszystko, słuchajcie, a smażone skrzydełka z kurczaka. Jeszcze coś tu można odblokować, czy już nic? Już nic. Pierdzielę, słuchajcie, te słodycze, co ja będę jakieś słodkości podawał. Niech sobie cukiernie ktoś otworzy, a co ja tam będę? Ja tutaj robię porządną kebabownię, a nie jakieś tam słodycze. Dobra, słuchajcie, no to co? No to kończymy w takim razie dzień, kończymy odcinek i zobaczymy w następnym odcinku z zakupem tej restauracji. No będzie trzeba się kredytem wspomóc. Nie wiem, czy czasem nie tym wysokim, bo może nam trochę kasy zabraknąć. Zobaczymy, widzowie, jak to zrobimy. Pomiń. Dobra, jaki dzień? Opra, patrzcie, 10 tysięcy zarobiliśmy. No pięknie. Pięknie zarobiliśmy 10 tysięcy. Także rewelacja. 10 tysięcy to już jest niezły pieniądz. Jeszcze coś się odblokowało, jakiś przepis. To jak już gra się zapisała, to... Aha, to i tak nam nic nie zmienia, bo jak ja wyjdę z gry, to mi to przepadnie, także to nic nie zmieni. Dobra, moi drodzy, no to żegnam się z wami w dzisiejszym odcinku. Następnym, tak jak mówiłem, działamy, jeśli chodzi o nową restaurację. Dziękuję ci, drogi widzu, za to, że jesteś. Dziękuję, że oglądasz. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę dla lepszych zasięgów i komentarz pod filmem. Widzę, że seria wam się podoba, także na razie jeszcze parę odcinków spokojnie z tej serii będzie. Mi się nie nudzi, wam widzę, że też się nie nudzi, wciągnęło was. Mimo, że jest troszkę kiczowate, takie graficznie, to całkiem przyjemny symulator. Także do zobaczenia w następnym odcinku i uśmiechnij się koniecznie, kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się, jesteś super. Do zobaczenia, cześć.